Siemano wariaty, z tej strony Farel i dzisiaj przetestujemy sobie nową gierkę, mianowicie kopię Last Day on Earth Survival, która się nazywa How to Survive Apocalypse. Jedziemy, wersja beta 1.5.15, która się nie chce włączyć. Czekamy, może zaraz coś się wydarzy. No, zresetujmy jeszcze raz to gówno, How to Survive. Także nie traćcie na to czasu, ja stracę swoje kilka minut cennego życia na sprawdzenie tego syfu i mi się wydaje, że uda mi się wypowiedzieć na ten temat w miarę skrupulatnie. Okej, czekamy, na razie gra się nie chce włączyć. O, coś skoczyło, Gaming with Farrell, dobra, jest, początek. I co? Blokuje się pod koniec gry How to Survive, czyli nie przetrwaliśmy od samego początku. Dodatkowo, co chciałem powiedzieć, że dźwięki, grafiki, silnik fizyczny, wszystko jest zerżnięte na żywca. Tylko grafiki podmienione, jeszcze takiej słabej jakości, że ja bym w Paincie lepiej narysował. Dodatkowo, najbardziej smuci mnie to, że Last Day on Earth Survival jest bardzo łatwy do zhakowania. O, odpaliło się. Dobra, serwer pierwszy, jak widzicie. Samo jak w Last Day on Earth Survival, odpala się, wybieramy serwer i patrzcie, co się dzieje dalej. Mamy postać, która wygląda... Sterowania te same, tylko zmienili grafikę jakichś pieniędzy, koszyk, zobaczmy, patrzcie, resource packi, wszystko prawie to samo, exp razy 2, drzewa, no nie wierzę, transport. Patrzcie, o, kanister dodali, pewnie jeszcze dodatkowo zerżnęli z jakiejś innej gry grafikę. Enginer, equipment, skrzynki. Mamy 25 golda, dobra, kupmy guns. 25 broni, dobra. Dźwięk ten sam co w laście. Mieliśmy 25 monet, kupiliśmy za to broń. Gdzie jest plecak? Plecak jest tutaj, tak? Ale resource, co to jest za słoik? Nie wiem. Sadem się chodzi, okej. Podnosi się jak? Rączką? To samo. Tu jest, aha, picie i jedzenie, ikonka, picie i jedzenie, no dobra, niech będzie. Jak się buduje? Ściany to samo, meble to samo. Dobra, zbierzemy jakiegoś kijka, pierwszego. Pine log 1, to samo. Zaraz zobaczymy, czy chociaż zombiaków Neyma. Nawet zombiaków Neyma nie zmienili, czujecie to? Dźwięki, uderzenia, damage, wszystko to samo. Dobra, jest. Zmiana Pine Loga. Dlaczego wypadł? Aha, nie, tutaj wypadło. Dobra, lina wypadła, tutaj z zombiaka. Myślałem, że z zombiaka drewno leci. Okej, okay. Kolejny zombiak. Zmienili tylko tego miejsce mapy, żeby nie było tak samo. No i HP dali z prawej strony. Kolejna lina. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Aha. Tolls, life i fitness, czapka, ubrania, koszule, jacket, o matko, resztę wszystko zerżnięte, zobaczcie, zip gun nawet, zerżnięta grafika, identyczny, ten sam opis, te same aluminium bary, wszystko, przecież gości pójdzie za to siedzieć, mi się wydaje, przecież to jest nienormalne, żeby ktoś coś takiego wypuścił na rynek i jeszcze brał później za to pieniądze. Powiem wam tak. Gdzie dostałem tą skrzynkę z bronią? W którym miejscu ona będzie? Tolls. Tutaj sklep, nie? I inbox. Dobra, mamy inbox. Patrzcie, butelka jest. I baked beans. Tak samo się nazywa, tylko inna grafika. Mamy gunsy. Open. Uwaga. To samo. Dobra, mamy glocka. Super. Take. Zobaczymy, jak ta pochodnia działa. Czy tak samo się świeci jak normalna. Grafika pochodni identyczna. Dobra, zmieńmy teraz sobie weapons na broń i tutaj dodatkowo możemy sobie wziąć, co to jest? Maczeta. Maczeta, okej. Gdzie jest jakiś zombiak? Postrzelamy sobie. Dobra, jest jeden na mapie, identycznie wyglądają. Strzelaj. Dźwięki, wszystko
To samo. Dobra, wyjdziemy za mapę. Zobaczymy, co się stanie. Czy będzie komunikat, że muszę znowu pierw coś zbudować, zanim wyjdę? Tak, build a house. Dobra. No to standardowo. Zbudujemy chatę. Patrzcie, cyk. Find lock. Cyk, cyk, cyk. Okej. I teraz prawdopodobnie będę już mógł wyjść. Fajna chata, nie? Dwie deski położył. I co my tutaj mamy? Mapa. Co to jest? Raf. Mhm. Czyli statek będzie wyglądał tak samo, tylko że to jest jakaś rafineria, tak? Tutaj co mamy? Bunker. Pobiegniemy do bunkra. Run. Tutaj zrobili grafikę, że tu niby coś się dzieje. Jestem mega w ciekawie, jak wygląda The Beacon. Zaraz tam się przejdziemy, tylko pierw tutaj pójdziemy. Tutaj co jeszcze? Co tutaj jest? Watchtower, grafika ta sama. Bunker Bravo. No nie wierzę w tym momencie. Hatsker Base, okej. I Bunker Charlie. Chociażby nazwy sobie morda zmienił, co? Dobra, enter. Nie róbcie tego, nie ściągajcie tego, nie uczcie się tak, jak oni to robią. Nie, to nie ma sensu. Dobra, co my tutaj mamy? Leży zombiak, okej. Karta A. I broń. Equip. Ubierzemy tą broń, weźmiemy sobie teraz tak. Przerzucimy do leczenia tutaj. I zobaczymy, czy uda nam się podbić bunkier. Enter, gdzie jest? Łapka. Dobra, otwórz kartę. Tak samo wszystko. I co? Co mamy w szafkach? Uwaga, szafeczki przeszukamy. Jestem mega ciekaw tego, co oni tutaj wymyślili. Wszystkie dźwięki to samo, szafek. Okej, mamy ubrania, equip. Patrzcie, czapka się nie zmieniła, buty troszeczkę zmienili. Kurtkę zrobili inną. Apteczki dali. Broń weźmiemy sobie, po co nam coś innego na razie. Kolejna szafka. I co? Żarówka. Kanister, koło do ATV pewnie też. Będzie można też ATV budować? Pokażcie mi, bo muszę zobaczyć aż to. Flashlight. Tranzystor i Aterias, czyli baterie to chyba były, co? No masakra po prostu. Zombie track jest. Gdzie jest ten? Motor, gdzie jest? Muszę zobaczyć. ATV jest. Super, że jest ATV. Jest i chopper. Dobra, nie mam po prostu pytań. Jeszcze tą szafkę przetrzepiemy. I pójdziemy zobaczyć tutaj bazę bota tego, jak to wygląda graficznie. On tutaj ma scrap metal. Aha, tak zrobili. Dobra. Kawałek metalu zrobili w inny sposób trochę. Grafikę podmienili. No i tutaj widzimy, że w koło bunkra jakąś siatkę zrobili i takich beczek dodali trochę. Aha, mamy brechę. I ło. Dobra, to sobie weźmiemy. I brechę też sobie weźmiemy. Cyk. Zjedzmy. Ciekawe, jak brzmi jedzenie. Tak samo, dobra. Czyli się nic nie postarali. A jeszcze terminal sobie tylko w bunkrze zobaczę. Aha, grafika trochę zmieniona. No, dźwięki te same, super. To co? Zaraz wezmę... się przeloguję chyba na lasta. Wezmę sobie kod do bunkru alfa, wpiszę go. Zobaczymy bunkier alfa jeszcze jak wygląda. Jak wyglądają te zombiaki w środku. Aha, event się pojawia też, fajnie, super. Teraz mnie to nie interesuje. Pobiegniemy sobie teraz tutaj do Recco BS. Ricaro, sorry, Ricaro. Ja pierniczę, ale dno i wodorosty. I kupa mułu dodatkowo, nie? Dobra. Jak to wygląda graficznie? A, chopper stoi. Kolce te same są. Samochód, no troszeczkę graficznie zmieniony. Troszeczkę tylko. Ubrania, na które mamy na sobie, wyglądają prawie identycznie. Dobra. Co jest wymagane? Siekiera, okej. Wymagana jest siekiera, której nie mam. Dobra, lecimy zobaczyć czerwoną strefę, bo już mi się nie chce tracić czasu po prostu na tą grę. Mam nadzieję, że jak najszybciej ją zbanują i że takie coś się nie będzie tutaj rozprzestrzeniało po internetach. Dlaczego? Run. Ja tam biegnę.
I mam w dupie 28 energii. Ok, zobaczymy jeszcze tylko, jak wygląda kwestia z płaceniem. Ile golda kosztuje gold? Bój gold. Aha, 30 zł kosztuje 150. No jeżeli ktoś to kupił, no to jest dla mnie, no brawo. Oklaski, oklaski na stojąco. Ktoś wydał chociaż pół złamanego grosza na tą grę. Dobra. The Big One biegnie. Patrzcie. Wygląda identycznie. Dobra mordy, powiem wam tyle, że nawet mi się już odechciało sprawdzać ten bunkier alfa. Moja ocena tego produktu jest taka. Nie ma po prostu co na ten temat się wypowiadać, bo to jest, no, coś niepojętego dla mnie. Zerżnięte na chama. No, ukradzione po prostu. I zmontowane swoją grę pod inną trochę grafiką. Nawet im się nie chciało dźwięku zmienić, to widać, że to było robione przez jedną osobę na szybko, która po prostu miała pojęcie o plikach. No, a wiadomo, że w Last Day on Earth Survival cały sztab siedzi, robią grafiki, tworzą wszystko, ładnie im to nawet w miarę wychodzi, dlatego ta gra jest taka fajna, a tu jest wszystko na żywca zerżnięte. Dlatego nie traćcie czasu, nie pobierajcie tego. No i najgorsze jest to, że nasz Last Day on Earth Survival jest bardzo prosty do hakowania. I co z tego wynika, że nasz wielki update z systemem multiplayer, kooperacjami czy czym tam jeszcze tak szybko moim zdaniem nie nastąpi. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jak już single player ukradli, co dopiero będzie, jak ukradną multiplayer. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć.